Flavio, za wami ciężki mecz. Działo się naprawdę dużo. Yes. I think it was a not so good game today. Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, zwłaszcza pierwsza połowa była bardzo słaba. Zapewniam, że nie tak planowaliśmy rozpocząć to spotkanie. Na szczęście w drugiej połowie byliśmy już zupełnie inną drużyną. Bramka Ariela Borysiuka na zakończenie pierwszej części spotkania była punktem zwrotnym. Dodatkowej wiary w siebie dało nam też rzut karny na początku drugiej połowy. Powinniśmy wyciągnąć lekcje z tego meczu, by w następnych kolejkach zrobić wszystko, by nie powtórzyć gry z pierwszych 45 minut. Wspomniałeś o pierwszej połowie. Byliście w niej dużo wolniejsi niż Krakowia. Stwarzaliście sobie dużo mniej sytuacji niż zespół pasów. Czy rywal zaskoczył was swoją grą? Nie, wszyscy wiedzieliśmy, że Krakowia to dobry zespół. W każdym spotkaniu musimy pokazać, że jesteśmy lepsi od swojego rywala. Pierwsza połowa dzisiejszego spotkania była fatalna, ale najważniejsze jest to, że w drugiej wróciliśmy na właściwe tory. Znów była koncentracja, wola walki i dobre nastawienie. To właśnie te elementy dały nam zwycięstwo w tym meczu. Sposób, w jaki odzyskaliście kontrolę nad tym spotkaniem, powinien wzmocnić waszą pewność siebie przed niedzielnym meczem w Poznaniu. Mamy na swoim koncie bardzo ważne zwycięstwo, które pozwoli nam w spokoju skupić się na pracy w tym tygodniu. Te trzy punkty sprawiły, że nasza przewaga nad resztą zespołów powiększyła się. Mieliśmy dzisiaj zły dzień, ale czasami zły dzień może zamienić się w coś dobrego i tak też było dziś wieczorem. To twoja 10. bramka w tym sezonie. Awansowałeś jednocześnie na 3. miejsce w liczbie strzelonych goli wśród obcokrajowców w Ekstraklasie. Gratulacje. Thank you. Dziękuję, jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję.